sobotę na lubińskich Błoniach Grecy, Cyganie oraz Łemkowie prezentowali swoje tradycyjne stroje, potrawy oraz muzykę. Lubinianie z apetytem próbowali wszystkich smakołyków, jakie przygotowali dla nich przedstawiciele mniejszości narodowych. Na Festiwalu Narodów swoje stanowisko mieli także lubińscy seniorzy, współorganizatorzy imprezy. Oprócz koncertów i dobrego jedzenia nie zabrakło również wspaniałej zabawy, której nie popsuła nawet kapryśna pogoda. Festiwal Narodów. Taka impreza w Lubinie odbyła się po raz pierwszy i jak widać była bardzo potrzebna. Mieszkańcy miasta nie tylko mieli okazję zobaczyć prezentację stoisk z rękodziełem, ale i zasmakować potraw kuchni greckiej, romskiej, łemkowskiej oraz regionalnej. Ja lubię takie rzeczy, ja lubię ziemniaczane rzeczy, jakieś kluchy, jakieś tutaj panie, coś podobny sosik jak u nas beszamelowy się robi na mleku, na masełku, na mące i tutaj też pani mówi coś podobne, tylko troszeczkę kwaśniejsze. W tej chwili ludzie, jak znaliśmy pierwszą partię pierogów, to wszyscy pytają o pierogi, ale w tej chwili bardzo jest oblegane stoisko z tak zwaną, znaczy z kieselecią i z mastyłem. Przedstawiciel Cyganów udowodnił, że ze stereotypów narodowościowych można się pośmiać. To jest taki typowo cygański po prostu. To jest taki kradziony ze wsi i pieczony na gorąco. I dlatego się różni tym. Nie jest ze sklepu, a jest taki, wie pani, typowo cygański. Kiedyś Cyganie jeździli i kradli se kury, świnie se jedli. I tak teraz też jest. Swoje stoiska zaprezentowali także lubińscy seniorzy. To właśnie oni przygotowali projekt Festiwalu Narodów i zdobyli na jego organizację pieniądze. Chodzi nam o to, ażeby jednoczyć rodziny, ażeby występował ten element międzypokoleniowy, a tym samym będziemy mogli zjednoczyć mieszkańców, którzy mieszkają w naszym mieście. Możemy również przekazać te wartości i zależy nam na tym, żeby te wartości pielęgnować wśród wszystkich, bez względu na to, czy się jest Łemkiem, czy się jest Romem, czy się jest Polakiem. Potrzeba takiej imprezy była od dawna, bo wystarczy spojrzeć na te kiermasze, które się cieszą olbrzymim powodzeniem. I Romowie, i Łemkowie, i Grecy, i wszyscy są oblegani. Zdawaliśmy sobie z tego sprawę, że te narodowości u nas funkcjonują, albo w Lubinie, albo w okolicach bezpośrednich, więc ta impreza wyszła w sposób naturalny. Natomiast myśmy jako miasto, no mamy taki obowiązek wspierać wszystkich, więc również ta impreza jest z dużym wsparciem miasta. Bardzo się cieszę, że po raz pierwszy w mieście naszym, Lubinie, zorganizowany został Festiwal Mniejszości Narodowych, w tym mniejszości łemkowskiej. Na scenie na Błoniach można było oglądać zespół ludowy Hosadyna od Lubina oraz łemkowski zespół pieśni i tańca Kyczera z Legnicy. Serca Lubinian podbił także zespół Lwowska Fala. Podoba mi się, ja lubię takie właśnie posłuchać takich kresowych. Uważa pani, że takie imprezy są potrzebne w Lubinie? Oczywiście, bardzo potrzebne. No tak człowiek nie ma gdzie wyjścia, tak to przyjdzie tu na Błonia. Powinno być tak co niedzielę. Szczególna publiczność, bo są to ludzie, którzy mają coś wspólnego z kresami, z tego miasta, z którego myśmy przyjechali. Dlatego zawsze dobrze czujemy tutaj właśnie na tym terenie Polski. Gwiazdą wieczoru był Nikos, Rusketos i Orfeusz oraz Dziani i Gwiazdy Cygańskie. Wspaniałej zabawy nie zdołała popsuć nawet zła pogoda. Organizatorzy imprezy miejskiej, Ośrodek Sportu i Rekreacji, Dom Dziennego Pobytu Senior Trzeci Wiek oraz Urząd Miejski w Lubinie nie wykluczają kontynuacji festiwalu w przyszłym roku. Zaszczyty, kwiaty i odznaczenia dla funkcjonariuszy. W Polkowicach w 92. rocznicę powstania służb policyjnych w Polsce uroczyście obchodzono Święto Policji. Tradycyjnie w centrum miasta, tak aby wszyscy mieszkańcy mogli w tym święcie uczestniczyć. Polkowiccy policjanci uczcili swoje święto uroczystym apelem w rynku. Akademię otworzył zastępca komendanta wojewódzkiego policji z Wrocławia. Były kwiaty, ordery i wyróżnienia. Podczas tej akademii będziemy wręczać awanse na stopnie policyjne oraz odznaczenia resortowe. Służba w policji nie należy do łatwych profesji. Jest to przede wszystkim ciężka praca, która wymaga siły charakteru i motywacji. Za to wszystko funkcjonariusze nie są dobrze wynagradzani, a rząd ciągle skąpi podwyżek. Zawód policjanta zawsze był ciężkim zawodem, wymagającym dużych predyspozycji i poświęcenia. Naszą główną rolą jest przede wszystkim służenie społeczeństwu. W głównej mierze jest to rzadkość, jednak społeczeństwo w jakiś sposób nas docenia, że pracujemy dla nich. Oczywiście zdarzają się takie sytuacje, ale to zależy od środowiska, w jakim mieszkańcy żyją.
Polkowicka Akademia została poprzedzona mszą świętą. Na apelu oprócz policjantów obecni byli także samorządowcy i przedstawiciele wielu instytucji i firm, które na co dzień współpracują z policją.